Cześć, witajcie na moim kanale, jestem Kukman, a to jest pokaz kolejnej platformy uruchomionej na systemie operacyjnym Recalbox 9.2 w wersji eksperymentalnej na Raspberry Pi 5 i tym razem zajmiemy się Amigą CDTV, na którą wyszło troszkę chyba więcej gier, ale ja mam tylko 29 i są to gry, które wyszły tylko i wyłącznie na Amigę CDTV, czyli takie wersje przeznaczone na Amigę CDTV. Na Amigę? Na Commodore CDTV. Amiga OS 1.3 to coś zostało wyprodukowane w 1991 roku i miałoby bech Amigi 500. Ogólnie dla kolekcjonera coś takiego teraz mieć to fajna rzecz. Ja bym z chęcią przytulił taki zestaw, jak tutaj widzicie na tej miniaturce. Z tym, że no w tamtym czasie to była wtopa. To była masakra. To miała być konkurencja dla niby komputerów, a wyszło jak wyszło. Więc no, to była wtopa firmy Commodore i przez to, że porwali się trochę z motyką na księżyc przy Amidze CD32, no to był błąd. Amiga 1200 to już trochę był taki, no, ale mimo wszystko jakoś tam się sprzedawała, ale CDTV to było nieporozumienie, to było trochę wcześniej, bo Amiga 1292 to była pierwsza wtopa, ludzie się zrazili. Przez to też trochę oberwało, no i Amiga CD32 to już był praktycznie koniec. Ja wiem, że tam Amigi 4000 i tak dalej było jeszcze, ale to inna bajka. Przechodzimy, tych gier nie ma za dużo. Na Batocerze miałem gierki przerabiane przez fanów, dalej scena istnieje. I na przykład miałem Dune, która bardzo ładnie działała na Batocerze, taka wersja niby CD, ale nie CD, tylko wersja dyskietkowa przerobiona na to, żeby uruchamiać na Amidze, na Commodore CDTV. Cały czas mówię Amiga. No, nawet tej okładki przy Battlestorm mi nie pobrało prawidłowej okładki. Może nie chcę uruchamiać z Battlestorm, kurde, wcisnąłem Fire. Co bym chciał uruchomić? Uruchomimy lemingi. Dobra, niech lecą lemingi. Ja muszę sobie teraz tutaj przełożyć klawiaturę i myszkę całe szczęście mam bezprzewodową. Dobra, o! To się ustawia z obraz? I co? I się nie uruchamia gra. Dobra, może format jest nie ten. Teraz zobaczymy, czy jest jakiś inny emulator. Sprawdźmy na UAE. Bo są chyba pliki CHD i te pliki CHD sobie nie radzą z tym, czyli muszę defaultowo też chyba zmienić emulator. Zaraz zobaczymy, czy się uruchomią te lemingi na tym emulatorze. Error! Nie uruchamia się. Dobra, sprawdzimy kolejny emulator. Pliki CHD to są. Ta CHD. No to ten musi uruchomić. Czemu wszączyło sfogia? Przerwało mnie coś. No i się uruchamia. Dobra, czyli trzeba zmienić defaultowy emulator. I ja bym chciał... Cholera wie, co to jest A. Gryzie coś, o tutaj jest też A. Ale na klawiaturze też wcisnąłem A i się nie uruchamia. Nie wiem, czy na padzie nie trzeba co wcisnąć A. Może jeden. A może przycisk, kurde, przycisk myszy A, lewy, prawy. Dobra, B prawy pewnie. Jest dźwięk. Czyli będzie lepszy niż na Amidze 500. Nie spodziewałbym się tego. Chociaż gra pewnie zajmuje trochę więcej miejsca.
ale nie chce mi się wierzyć, żeby zmienili dźwięk. No tu jedyną rzecz, którą by mogli zmienić, to dźwięk. Kurde, nie lubię tego emulatora. Właśnie to był problem Amigi Amigi Commodore CDTV. Cały czas będę mówił sorry za to. Problem, że oni no, zaczęli wydawać gierki na to, a praktycznie te gierki nie wykorzystywały tego napędu, nie? I bardziej multimedialnie, no spoko, tak? Tylko że no za wcześnie chyba. No, CD32 to już było coś tak bardziej sensownego w tamtych czasach, ale CDTV to było po prostu, po pierwsze, jeżeli chodzi o multimedialne rzeczy, to za wcześnie, bo to ludzie jeszcze nie byli do tego. No jest muzyka chyba zmieniona. Wydaje mi się, że muzyka jest zmieniona. Tutaj się uruchamia inny emulator i mamy Ambibery, tak? Chociaż szczerze, kurde, ten emulator na niektórych platformach fajnie działa, raczej na platformach na komputerach, na niektórych nie. I właśnie tutaj ja tam nie lubię go, bo on się strasznie po pierwsze długo uruchamia i czasami się zwiesza przy tym ładowaniu tutaj. Press, second fire, spacę. Dobra, myszkę kliknąłem. I właśnie kombinuje, doczytuje coś tam jeszcze i gryzie. I niekoniecznie się uruchomi gra, ale jest najlepszy. No ale o, wychwyciło, że mamy RAM dodatkowy. I uruchamia się na pełny ekran. Tam, żeby uruchomić na pełny ekran, to trzeba się trochę pobawić. Zaraz uruchomię jakąś inną gierkę, ale tutaj po prostu uruchamiam to, bo chciałbym sprawdzić tą muzykę. Bo ten dźwięk mi tam jeden nie pasował. I tutaj myszka mi nie działa. Rozładowała mi się? Nie gadajcie, że baterie padły. Myszka nie działa. What the? Szukamy drugiej myszki. Materiał do nakręcenia odnośnie przenośnej konsolki. Dobra, gdzie on tu port jest jeden USB tu. A w ogóle klawiatura działa, ale myszka nie działa. Ba. Dobra, z dupy. Zmieniamy emulator. I co, też będzie tak podwyższone trochę, nie rozciągnięte na pełny ekran. Dawno Amigi nie uruchamiałem na tym, odkąd pojawiły się, ale nie, tutaj jest na pełny ekran, tam jest problem. Dawno nie uruchamiałem Amigi na Batocerze czy na Macroboxie, odkąd jest AGS dostępny, no to się bawię AGS-em, jeszcze do tego jest przecież ten Pimiga. No sorry, ale znaczy tutaj jest pod tym względem fajnie, że gry się wykrzykuje, są filmiki i tak dalej, nie? O, tutaj myszka działa jedna, a druga mi nie działa. Bez sensu. Jedna myszka mi teraz działa.
Ale nie jest na pełny ekran, tylko się uruchomił na pełny ekran. No, jest tak samo przesunięty. To sobie przyspieszymy. Sprawdźmy, czy tutaj działa F12. F12 wyszło mi całkowicie z gry. Kurde. I w ustawieniach emulatora się nie pobawimy. Chyba, że jeszcze F10 jest. Skup się na grze. Aha, tutaj to jest to, że myszka działa trochę inaczej. Ja szczerze, kurde, muszę sobie kupić Amigę wreszcie. Jakąś dorwać gdzieś i po prostu poruchamiać. Bo ja nie pamiętam, tak dawno temu miałem Amigę. Nikt ze znajomych nie ma Amigi teraz, żeby się pobawić na niej. I ja nie wiem, czy te gry się tak nie uruchamiały w takim okienku. Wiem, że Another World na pewno miało tam te ekrany trochę mniejsze niż pełny ekran. Ale nie wiem, czy te Lemmingi na przykład, czy one się tak nie uruchamiały czasem na Amidze. Jeżeli ktoś ma Amigę, dajcie znać. Bo ja to za każdym razem tam grzebię, kombinuję i próbuję rozszerzyć ten ekran i tak dalej, nie? No, szybciej. Macie porównanie muzyczki pierwszej planszy do tego, możecie cofnąć sobie teraz tam na CDTV, na dole filmiku macie pasy przesuwu i tam powinny być rozdziały. Tam dam różnicę, ale mi głównie chodzi o to teraz tutaj, dobra, weźmiemy tą parasolkę. I... Jest też. Jest ten dźwięk też. Czyli praktycznie identycznie ta gra wygląda na tym. Dobra, to wracamy do Amigi. Jest to piszenie też. Coś mi do gardła wskoczyło, sorry. Zmianie rozdzielczości przełącza mi się tryb. Teraz przełączyłem sobie tak, żeby Saver Mendy leciało mi też na monitor, ale przy zmianie rozdzielczości wywala mi do Windowsa z powrotem. Dobra, no co mamy tutaj? Prehistoryka mamy, też fajna gierka. No to sprawdzimy, czy pad działa. To, że myszka działa, no super, że działa myszka, pewnie klawiatura też. No ale kurde, znowu mi przy zmianie rozdzielczości wywala do tego. CDTV Interactive. No to jest Bayer. Jeszcze jak dowalam jakąś animację początkową, no to będzie Bayer. Właśnie trzeba poszukać jakiejś gierki takiej wykorzystującej faktycznie ten napęd. I co? I tyle? Dobra, musiałem fire wcisnąć. Tak się podjarali, że zrobili takie logo 3D, że... No... że postanowili, że gra sobie przyspieszy, niech się patrzy. Dobra, tutaj nic nie ma, żadnej animacji dodatkowej. Jednak przy Amidze CD32, tam w tych wielu gierkach powstały pewne dodatki. Czy tam animacje początkowe, jak był Bayern Sticks, czy... Nie pamiętam, czy to było. Szczerze nie pamiętam. Kurde, to chyba muzyka jest zmieniona.
Ja tylko jeden fire. Nie, a nie działa, no, teoretycznie na analogu można grać. A! Fajnie, że... Kurde! Tam jest dżin. Uda się? Udało się. Lepszy młotek dał mi. Już nie mam tego młotka. No. Aj, zabiło mnie. No tak, nadziałem się na kolce. Nie będę się bawił to. Ogólnie, żeby przejść do następnej planszy, to nie wystarczy przez nią przelecieć jak w Mario, tylko trzeba ten pasek futno ładować. Z tym, że w pierwszej planszy akurat jest tak zrobione, że chyba wystarczy zabijać te dinozaury i po prostu z automatu się uzbiera. Ja tam wchodzę, nie tracę energii na zazwyczaj na te. Tutaj też się dżin pojawi, tylko że ja nie zdążę do niego dojść chyba. Nie, to nie do dżin. Jajka są tylko. Fajne, zdecydowanie lepsze. Znaczy ja wiem, że są pewnie fani dwójki. Powiedzą, że dwójka jest zdecydowanie lepsza, ale ja w jedynkę się zagrywałem. Ja wiem, że to jest krótka gra, jeszcze jak były wersje z trailerami, to... Misiek. Nie, no tam jest toporek, no przydałby się teoretycznie. Szkoda nogi. Nie chcę już. Dobra. To ogólnie jak się pójdzie górą, to ten mniej się straci energii. Tu jest dżin. Dawaj, pojawił się. O zegarek. Tarcza. Wow! No właśnie. Tym balonem. Nie chce mi się uruchamiać prehistoryka na 600, żeby sprawdzić, czy te dźwięki są wszystkie. Trochę chyba więcej kanałów miała ta. Że najpierw się na żółtego idzie. Aj! Zapomniałem, że jest drugi. Nawet chyba trzeci też jest. O! Najlepsze jest to, że tutaj... No właśnie. A! To jest kryształ.
Mało energii mam już. Dupy. Aj! Dobra, ostatnie życie zostało. Tutaj się dżin też pojawia chyba. Dżin. Znowu zegarek został. Dobra. Ale już mam prawie... Kurde. Aj! Zabiję dziada. Dobra, bo się zagrywam w prehistoryka, no. No, czyli widzicie, że może gierek za dużo nie było, ale prehistoryki i lemingi dają radę, to też gierka jest nawet ciekawa. Defender, no, to zarąbista gra, którą nigdy nie grałem na dłużej, ale podobało mi się. Tu jest chyba właśnie, a nie, to jest dyskietkowa wersja. Wygląda jak dyskietkowa wersja. Prehistoryk, Sizzle Killer, nie będę tego uruchamiał. Rise of the Dragon było fajną przygodówką, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. SimCity Tragedia. Znaczy, ja mam sentyment do tej gry, ale... Tragedia to była pierwsza część. Ja się późniejsze zagrywałem. No i mamy Turikany i uruchomię Turikana dwójkę, żeby wam pokazać, że się nie uruchamia. Nie, uruchamia się. Dobra, już mi się przełączyło. 22 minuty już nagrywam to przez tego prehistoryka i przez to porównywanie lemingów. Ale jeszcze tego Turikana wam uruchomię. Ci, co znają Turikana, to od razu słyszą, że nie ma żadnej różnicy w dźwięku. Fire. Ogólnie nagrywam wam odcinki kolejne retro teraz, zamiast kończyć Hellblade'a. Ale Hellblade, kurde, się okazał. Mówiłem to już na moim kanale, że... Ostatnio skończyłem wreszcie Turikana 3 i uważam, że dwójka jest najlepsza. Fajne są niektóre patenty w Turikanie 3, ale największą innowację, która mnie wkurza strasznie, to jest ta pierdzielona linka. Masakra, kurde, w niektórych miejscach. Kurde, zmieniłem broń. W niektórych miejscach, żeby się dostać, to ta linka to było jakieś kurde nieporozumienie. Tu najlepiej jest w ogóle mieć ustawionego pada tak, żeby był autofire. Spacja mi działa. Aj, kurde, już po mnie. To jak mnie trafią, to... Tu się spadało, tu się spadało. O, i się ładowałem. Dobra. Dobra, 22 minuty gadania. Ogólnie mówię, w dzisiejszych czasach taki sprzęt bym z chęcią przytulił, ładnie by wyglądał na półce, ale gdyby on kosztował, nie wiem, nawet tysiaka, to może bym się zastanowił. One chodzą czasami po 2, po 3 tysiące, więc to jest jakieś kurde nieporozumienie. Za 2 tysiące to już można mieć kurde naprawdę fajny komputer, który też uruchomi Amiga CD TV. Więc to jest jakieś nieporozumienie. Jak się trzymają ceny? Nadal czekam. Oczywiście jeszcze brakuje jednej platformy, którą tutaj dodam odnośnie Commodore, ale nadal czekam na wersję Maxi Amigi. DA, nie wiadomo, czy to będzie DA 500 Maxi, czy to będzie DA 600, czy to będzie DA 1200. Trudno powiedzieć, co oni tam sobie wymyślili. Jeszcze tego nie ogłosili na dzień, kiedy ja nagrywam ten odcinek, więc cały czas czekam, chociaż niedługo powinni coś dać znać. I to nawet jak będzie kosztować z 800 do 1000, to myślę, że kupię. Na pewno nie kupię tego. Jak to jest? Evercade'a, tego automatowego. Dla mnie to jest
porozumienie jakieś co nie zrobili z tym. Oczywiście kartridże sobie do Evercade nadal kupuję, coraz większą kolekcję mam. Mam nadzieję, że uda mi się wykupić wszystkie, zanim znikną. Ale tej nowej ich konsolki na pewno nie kupię, bo czy tu mam miejsce w sumie, kurde, u mnie i to by się prezentowało fajnie, ale nie za takie pieniądze i nie w takiej formie, jak nie to zrobili. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć.